Cześć kochani, witam się z wami w nowym vlogu, nie wiem czemu w oksach, czy chcę być bardziej tajemnicza może, ale wreszcie świeci słońce, z czego bardzo się cieszę. W tym vlogu będzie się działo bardzo dużo, będzie dużo fajnych polecajek, sporo tematów, zabiorę was na Panieński, za chwilę się na niego pakuję, jutro rano wyjeżdżam, więc jestem w dość sporym niedoczasie, ale nagrywam wam, bo mam fajną polecajkę, ale jeszcze zanim wam o niej opowiem, to słuchajcie, jeśli vlogi wam się podobają, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo wtedy one będą wam się wyświetlały. Inaczej algorytm niestety do was nie dotrze, więc teraz wszyscy, którzy lubią je oglądać, to piszcie coś, skrobnijcie coś, dajcie łapkę w górę. Mi będzie bardzo miło wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie. I po tym miłym procederze przechodzimy do polecanki. W zeszłym vlogu pokazywałam wam kamizelkę z Zendaya i mówiłam, że czekam na komplet Zendaya. Oto jest. I słuchajcie, on jest zarąbisty. Ja się zastanawiałam, czy zostawić tamtą kamizelkę, czy ten komplet. Kamizelkę już zostawiłam, oderwałam metkę, nosi się super. A to jest po prostu petardziocha. Ja zamówiłam i S, i M, i górę, i dół. I już wam mówię, co mam na sobie. Kamizelkę mam S, spodenki M. One mają wyższy stan, więc bardzo fajnie. Lubię to, bo to od razu wydłuża tutaj i tak talię podkreśla. Naprawdę fajne. Można oczywiście nosić w komplecie, można osobno. Kamizelka będzie super wyglądała do każdych spodni. Naprawdę, do każdych. I tak samo te takie shorto, bermudy, nie wiem, rozkloszowane, no to na lato to będzie po prostu coś wspaniałego. Skład 94% wiskoza. Więc wiem, że wiele osób składy interesują, więc skład jest super. Nieco pognięcione, bo było złożone, ale zobaczcie. Test gnietliwości to nie będzie taki typowy gnieciuch. Wydaje mi się, że jak się to wyprasuje, to będzie fajnie trzymało formę. Góra kosztuje 59,99 i dół, czy 59,90. Dam wam na miarę w opisie, bo moim zdaniem wygląda to porządnie i drogo, a taki komplet wyjdzie 120 zł, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra cena. Więc jak ktoś szuka, czy samej kamizelki, bo to jest teraz hot trend, to bardzo mogę wam polecić. Czy samą kamizelkę, czy jak chcecie mieć taki komplecik, no to też myślę, że warto. I tu jeszcze dla przypomnienia ta kamizelka z Zendaya, dam wam też na miarę w opisie, a tu kamizelka, którą pałka mi złowiła w lumpie. Też nosi się super, więc ja już jestem kamizelkowo obrobiona i obstawiona na cały sezon. Zaszłam do Pula obejrzeć, to jest chyba teraz najmodniejszy krój, kurtki, nie? Nie pokazuj mnie, bo krótki trench. Są to, bo wszystkim wyglądam jak wędrowny sprzedawca tuk. Pałka od razu po rozprawie. No więc tak to się prezentuje i to jest... Jaki rozmiar? Już nie wiem. L. 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 Boże, wszystko tu leci. Proszę. A to jest M i M jest. W ogóle taka wiralowa kurtka była w Zarze, ale się wyprzedała na Pniu, tylko tam była o wiele droższa, a Pul jest z rodziny Zary, ale jest tańszą sieciówką i tutaj jest za 179 zł, więc oczywiście zostawię wam na nią namiary, bo bardzo fajna jest. Nasza ulubiona robota. Jesteś gotowa? Chcemy kosz i już na wejściu ja widzę, że jest po prostu jakaś ogromna dostawa okularów. Karoliny Herrery to wybór jest przeogromny. Zobaczcie, kilka półek i się rozszerzyła strefa oksów na kilka stojaków. Ale fajne. One będą tak delikatnie wyglądać na twarzy przez to, że mają na dole jasne. I tutaj jak jest ta metka, o taka, to znaczy, że są marki. Oni się strasznie podobają. My już je mierzyłyśmy kiedyś. Naprawdę? Chyba. Albo ja je mierzę. Mi się naprawdę strasznie podobają. Tu są na przykład Zadż Diory. Piękne. Takie są teraz bardzo modne, to takie w cienkich oprawkach. Tu kolejne Diory. Tutaj Fendi. No po prostu trzeba mierzyć, mierzyć. Tutaj Pucci. Ale wybór jest konkret i jest bardzo dużo tych w trendzie na te takie metalowe, cieniutkie, więc... O, ja Valentino. Nie wiedziałam, że jest trend na te cieniutkie. Tak. Tylko trzeba je mierzyć i się nie zrażać, bo czasami w niektórych się wygląda naprawdę bardzo źle. Ale w końcu przyjdzie kryska na matyska i znajdzie się te swoje. Pokaż. Nie będą te w moim przypadku. Chociaż są fajne. I tu jeszcze więcej okularów.
Torebki w ogóle, myślę, że jak... Ojejku, ta jest cudna, taka malutka. Myślę, że pokażę Wam te bardziej letnie, czyli tutaj jasne kolory. Fajnie, że właśnie one są poukładane kolorystycznie, to tak majówkowo, to mi się kojarzą takie kosze. I zobaczcie, takie są. Ja mam popatrzony jeden koszyk. O, pokaż. Ta jest fajna. A ta jest świetna. Ten koszyczek, to widzisz, ja tu byłam, bo pokazywałam te okulary. Mi się podoba. To super. Te chwosty. Pod majóweczkę idealnie są walizy. I różne rozmiary. To mega dobra cena. Tak. I takie są konkretne. Fajne są te. Ja lubię plastikowe, ale materiałowe mają swoją zaletę taką, że mają tą taką małą kieszonkę na zewnątrz, że nie trzeba całej otwierać. To się nie porysują. A tutaj też jest ta strefa dodatków luksusowych i na przykład zobaczcie, jakie jest etui Valentino. Tutaj torebki Valentino. O, i są takie parciane paski do torebek Chiara Ferragni. Fajnie wyglądają, nawet w ogóle to nie musi być do jej torebki, tylko do całkiem jakiejś innej. I to da bardzo fajny efekt. Jeszcze tu można sobie coś przyczepić. I jest sporo rzeczy Valentino, które są po prostu tak świetne jakościowo, że fajnie sobie nawet poglądać z bliska. Bo to jest wykonanie petarda. I są i bomberki, no, i płaszczyki. Dłuższy płaszczyk, czy... O, bombery różne. I są też takie bardziej zdobne rzeczy i bluzy. A właśnie tutaj przeglądam i zobaczcie, jaka ta jest śliczna, pięknie wykończona. Więc coś tu dzisiaj będziemy mierzyć sukienkowego, majówkowego. Tu jest przepiękna sukienka marki Rage Age, którą bardzo, bardzo lubię. I ona mi się kojarzy tak właśnie już bardzo wiosennie. Do sneakersów będzie na sportowo, do szpilek na elegancko i ja chcę ją przymierzyć, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Tu z kolei Simple i ta też idzie do mierzenia. Nie, to nie była ta, ona tu wisi. Tu jest skubana i to też jest Rage Age i ona ma takie fajne wiązanie. Więc ja dla pewności wezmę MKS-kę, bo ona ma taki większy krój, ale zobaczcie, jest pełna rozmiarówka, więc czadersko. A tu jakie w ogóle fajne tramposzki, fili, takie płócienne i tutaj skórzane. Takie pastelowe kolory, no idealne na wiosnę, prześliczne są. Tu jeszcze przepiękny bling bling Chiara Ferragni i sneakersy, ale niestety nie ma mojego rozmiaru. Uhuhu. I można być sporty spice. Na majówkę, roleczki. To jest coś, na czym ja bym się zabiła. Ale mi się strasznie marzy. Jezus Maria, ja się boję. Nawet jak ty jedziesz, ja się już boję o ciebie. Ale to jest w ogóle dużo. Uu, lala, to są jakieś ciężarki. O, namioty. Jakie one jest cenie? Ile? Uu. Gdyby nie to, że... Gdybym miała talent sportowy, to bym się skusiła. Ale jest bardzo dużo rzeczy do ćwiczeń, takie biwakowe. Klimaty. To jest coś absolutnie fantastycznego. Ślązowy potwór, któremu gluty lecą z nosa. Do zapamiętania twojej urodziny. Ja bym tym była zachwycona. I Oli też, my mamy podobny gust. I ta koszula to jest po prostu petarda. Ma super cenę, to jest marka Simple. Jestem nią zachwycona. Jest krótka, taka nowoczesna, ma pudełkowy krój. Jestem ciekawa, jak na pałce będzie leżeć, bo ona też taką mierzy. Mam nadzieję, że dobrze, że będziemy miały takie same. A to jest taka delikatnie połyskująca bluzka Rage Age. Też mi się bardzo podoba. A jak cena? Z 300 na 109. Tu mi się nie chce tych guziczków zapinać. I trochę stanik mi widać. Trzeba by było mieć taki bardziej wycięty, ale no wygląda ona obiecująco. Jeszcze mam taką zieloną. Tu mam dylemat, w którym pewnie pomoże mi pałka. To jest generalnie taka bluzka, która do prostych spodni, do prostych jeansów zrobi robotę. Przez to, że ma ażurowe wycięcia, takie ciekawe rękawy. Tutaj te guziczki jakby na stanik nie patrzcie. I zobaczymy, co pałka powie. Pałka! Będzie werdykt. Czarna czy zielona? Czarna. Okej. Okay. Wyszła jako gość na pewno. A świadkowa to nie. A świadkowa to nie wiem. Trochę za mało elegancko. Za mało świadkowa taka, no. Ale wygodno, no jest strasznie. Ale jest naprawdę i to też jest Rage Age.
Ja lubię tę markę bardzo, no. Jest case prześwitujących majtek. Ona te plecy ma fajne, nie wiem czy to widać. Nie widać. Musicie uwierzyć na słowo. Nie ma jak ozdoby Steady, więc właśnie idę z moim pomocnikiem znaleźć różne balony i fajne rzeczy. No fajne, fajne. Ale na panieński lelci nam się wiatrak nie przyda, więc Oli, ciśniemy do Teddy. Tu jest prawdziwy raj, jeśli chodzi o gadżety, ozdoby i właśnie musimy tutaj wybrać coś totalnie szałowego, żeby przygotować pokój na jej dotarcie. Może na urodziny ci taką kupimy, co? Widzieliście, jak ozdoby kupowałam, a jeszcze wam pokażę je dokładnie. Już mogę, ponieważ ten vlog idzie po panieńskim, więc nie zrobię lelci spoilera. Kupiłam szarfę dla niej, dla wszystkich uczestniczek i też dla lelci taką bransoletkę. Mamy przypinki, kubeczki, balony, girlandy, żeby ładnie przyozdobić pokój, bo jedziemy tam z Pałką szybciej przed wszystkimi, żeby właśnie już na wejście lelci było ozdobione i jeszcze w prezencie jej ulubione perfumy. Wyczaiłam, że je lubi. Ja swoją drogą też je uwielbiam, więc wiem, że będzie zadowolona. No to tyle. Dwie noce, pełna duża walizka, ale co tam? Na maksa się spakowałam, wziąłam wszystko. I podwójnie, i potrójnie. Dojechałyśmy z Pałką, jesteśmy pierwsze i zobaczcie, mamy pokoje łączone, czyli nie będzie trzeba wychodzić na korytarz i no, akwariusz to jest po prostu akwariusz. Dali nam pokoje na końcu korytarza. Wiedzieli, jak coś pisze. Czyli będziemy mogły się przysłowiowo drzeć i nikomu nie przeszkadzać, więc czat. Tutaj przepiękne przywitanie. No i jako, że tutaj jest przywitanie, to tutaj będziemy zaraz rozwieszać wszystkie ozdoby. Jestem podjarana jak dzwonek. Zaraz wam pokażę. Już ozdobiony. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała na czarno. Cała na nie czarno. Nie tak szybko. Żałoba dzieje bitwa. Żałoba. Ale pięknie. Zaraz będziemy odpalać wszystko. Jezu, jest i szarfa. Jest szarfa. Tak, jest szarfa. Jest szarfa, są przypinki. My mamy dress code paski. Tak, jakbyś nie zauważyła. Lęcia nie ma. Okej. Okay. Nie, bo ty musisz być wyjątkowa, więc musisz być inaczej niż my. Ja wziąłam biały dress. Też. Ja stwierdziłam, że ci nie przyszerzymy paski, żebyś ty była, wiesz. Elka robi się na busy, tak, bo... Ja robi na live, była na kursie makijażu, wie jak to robić. A co to jest ciekawego? Mam szatę, mam szatę. Dobra. W brokacie. Ale ładnie pasuje do dużym spodnie. No. Wymyślała to. Dobra. Pokaż się. Pięknie! Jak w podstawce na wyborach Miss! Tak! Ostatnio były takie na TikToku filmiki, że one mówiły Grease! Pan tu o nas dba! Śniadałam
nowe zdjęcia, potem będą jeszcze inne niespodzianki, klipasem. Striptease'u nie przewidziałam, ale ja mogę zrobić. Chodź po prawie. Zobaczcie, co mama zrobiła. Chciała nam skasować nasze zapasy. Stara, co ty robisz? A ona dopadła do pełny? No. I tam ona się turla, ta butelka. Prawie spadła, gdy była chudsza, by spadła i się rozbiła. Mewo, nie wolno. Ja tu myślałam, że dziewczyny robią rozróbę, a to Mewa. Fajna w sumie ty jesteś. O dziwo, zdecydowałyśmy się na spacer. To się normalnie nie zdarza. Stwierdziliśmy, że wody trzeba zażyć. Więc idziemy. Jest to morze. Jest to Morze Bałtyckie. Coś jeszcze możesz o nim powiedzieć? Nie jest to Zatoka Gdańska. Jest to morze. Morze nad morze. Są to śmietniki. Elegancko wkopane, więc się nie wywrócą. Same plusy. Idziemy na imprezę i Elka wygląda jak superstar. Pięknie. A my jesteśmy wszystkie na czarno. I tu jeszcze. W ogóle zarąbisty jest ten łączony pokój, to jest Żyćko. I my miałyśmy dress code, że na czarno, a Elka o tym nie wiedziała. I jak na pannę młodą przystało, jest na biało. Tu był fragment muzyczny, nie chcecie wiedzieć dlaczego. Czy jest szarfa? Jest szarfa, można iść. My mamy przypinki. Ale te zdjęcie na tym łóżku to muszę w ciągu dnia robić, tak to teraz no. Nie wyjdzie, no nie? Tak. No, tak, teraz za ciemno. Jaka jest gotowość bojowa do wyjścia? Ja już jestem ready. Ja chyba też. Jeszcze musimy się tylko dostać na piętro minus jeden. Tak? No, tam jest disco. Disco. Ja mogę być król disco! A ty zawsze będzie! To nie, no jest to backstage. Pokaż, Ajka, jakie zdjęcie chcemy zrobić. Takie. No zobaczymy, co z tego. O, to jest miejsce, wyszło się. Jakby ktoś był ciekawy, to cały czas trwa. Dobra, i dawajcie dziewczyny do Eweliny. Dobra. Razem. No też? No.